Do premiery Dying Light 2 zostało już tylko kilkanaście dni, a jak to często bywa, gracze zaczynają się coraz bardziej niecierpliwić. A co za tym idzie, kombinują, by w jakiś sposób poznać jakieś nowe informacje i tak też było w moim przypadku. Na wstępie od razu zaznaczę, że film ten będzie zawierać spoilery, aczkolwiek będą one dotyczyć samej topografii miasta i terenów wokół niego. Ale zaznaczam to od razu, bo może ktoś chce na własną rękę eksplorować i poznawać miasto. Kontynuujmy. Poszukując czegoś nowego, czego bym jeszcze nie widział, natrafiłem na super ciekawy przeciek, w którym to została pokazana cała mapa Villendor, czyli miasta, w którym będzie rozgrywać się akcja gry. Co ciekawe, mamy na niej zaznaczone częściowo lokacje, które są warte uwagi, ale również i te, do których nie powinniśmy się zbliżać. Sam opis na mapie sugeruje nam, że jakiś nieznany dla nas Night Runner skrupulatnie eksplorował miasto, zaznaczając wszystkie odwiedzone lokacje, a dodatkowo zostawił na niej kilka komentarzy, jak chociażby ten. Próbowałem zaznaczyć tyle miejsc, ile się dało, ale z każdym dniem staje się to trudniejsze. Do każdego, kto znajdzie tą mapę. Używaj jej i kontynuuj robotę Nightrunnerów. Więc ewidentnie nie wszystkie lokacje mamy tutaj zaznaczone i sami będziemy musieli po części ją uzupełnić. Natomiast komentarz, który widnieje na dole mapy, jest następujący. Postarajmy się, by to miejsce stało się bardziej bezpiecznym. Pytanie, jakie się nasuwa, to to, czy czasem ta mapa nie będzie dołączona do edycji pudełkowej lub kolekcjonerskiej, bo w sumie na taką wygląda. Na początku ogólnie. Widzimy, że mapa składa się z trzech dużych zabudowanych dzielnic. I to z pewnością tam spędzimy najwięcej czasu. Poza nimi widzimy jeszcze spory obszar u góry, który jest również zabudowany, lecz na mapie nie jest on tak ostry jak pozostałe części. I również nie jest oddzielony skażeniem, jak to występuje wokół całej mapy, co może sugerować, że to tam będą dziać się już wspomniane dodatki, które to regularnie z biegiem czasu Techland obiecał wprowadzać. No i ostatnim obszarem na samym dole jest opisany jako Lost Lands, czyli utracone ziemie. Ale przejdźmy już do analizy samych oznaczeń, które to mamy umieszczone na mapie. Postaram się przejść przez wszystkie, które mamy, zaczynając od góry oraz przedstawić wam, jak one wyglądają już w samej grze. A to za sprawą czy to urywków z trailerów, czy to jakichś gameplayów, które opublikowane już są na YouTubie. A muszę przyznać, że w tym momencie, czyli tuż przed premierą, to nie będzie aż takie trudne, by odnaleźć konkretną lokację. No więc, na pierwszy rzut leci Huge Windmill, czyli olbrzymi wiatrak, który to znajduje się na szczycie mapy, a wygląda on tak, jak teraz widzicie. Tuż pod nim mamy pozycję opisaną jako GRE Hospital, czyli szpital należący do Global Relief Effort, a po polsku Globalny Resort Epidemiologiczny. Oryginalna nazwa tego miejsca jeszcze przed wybuchem epidemii brzmiała Szpital Świętego Józefa. Dalej mamy lokację opisaną jako GRE Lab, których to jest więcej na mapie niż jedna, a dokładnie naliczyłem ich 7. Z zewnątrz są one oznaczone w ten sposób, a w środku wyglądają na skażone w bardzo podobny sposób do przedmieść Villendor, gdzie została rozpylona substancja trująca w celu utworzenia buforu, przez który nie mogą się przedostać zarażeni. Na mapie oznaczone macie to zieloną strefą. Ciekawym jest to, że właśnie w tych laboratoriach będziemy mogli odnaleźć cenne rzeczy jak chociażby antyzynę, czy też podobne środki. Kontynuując, mamy, jak mniemam, naszą główną bazę wypadową, noszącą nazwę Bazar, która to jest ulokowana w kościele Świętej Trójcy. Muszę przyznać, że zacna lokacja. Zobaczcie sami, jak się prezentuje ze środka. Kolejnym elementem, powiedzmy, że stałym w świecie wykreowanym przez Techland, jest Water Tower, czyli wieża ciśnień. Przez frazę stały element mam na myśli to, że jest ich kilka na całej mapie i posłużą one za element wpływający na otoczenie, gdyż po przejęciu takiej będziemy mogli zdecydować, której z frakcji będziemy chcieli ją oddać, w zamian za unikatowe bonusy powiązane z daną frakcją. W bardzo podobny sposób, o ile nie dokładnie w taki sam, będą funkcjonować również lokacje Electrical Station, czyli po prostu miejsca, które odpowiadają za doprowadzenie czy też wytwarzanie prądu. Techland nawet pokazał nam całą misję związaną z przejęciem takiego miejsca. Ciekawe, jaki wpływ dokładnie będzie miała nasza decyzja, komu oddamy we władanie dany rejon. Oczywiście poza korzyściami prywatnymi, o których wspomniałem wcześniej. Aha, bo zapomniałem, jeden ważny element, a dokładnie miejsce PK's Hub Main Subway Station, jest to główna siedziba jednej z frakcji, mieszcząca się w stacji metra, a frakcja ta nazywać się będzie Peacekeepers. Stąd po prostu ten skrót, czyli PK.
Co do samych stacji metra, mamy zaznaczonych ich na mapie kilka, aczkolwiek nie wydaje mi się, że są to wszystkie. Poza tym one również wyglądają na punkty strategiczne, które będą miały dużą wartość ze względu na chociażby kwestie przemieszczania się, ale prawdę mówiąc to są to moje spekulacje. Dobra, wkroczmy teraz na szybko do części Villedor, opisane jako Stare Miasto. A mieści się tutaj wspomniana stacja elektryczna oraz bardziej na południe Military Zone, czyli po prostu strefa wojskowa wraz z obserwatorium, które to oznaczone są jako zniszczone i niebezpieczne, lecz podczas przeglądania trailerów zauważyłem takie urywki, które wskazują, że ta część powinna być raczej dostępna do eksploracji. Co mnie trochę zdziwiło, bo przecież na mapie jest w strefie skażonej. A może oczyszczamy w jakiś sposób tą strefę podczas jednej z misji? No cóż, zobaczymy jak to będzie. Ze Starego Miasta jedziemy metrem wprost do Śródmieścia, czyli do Downtown Court Subway. Tak, tak, jest to kolejna stacja metra, którą również odnalazłem na nagraniach. Zresztą sami zobaczcie. Czyli tak jak mówiłem, ważna lokacja społeczna, zawsze przy węźle komunikacyjnym. Tuż obok mamy Carriers Guild, czy też Guild, czyli kurierów, czy też przewoźników po prostu. Okej, teraz jedno z bardziej, jeżeli nie najbardziej społecznych miejsc w całej grze, czyli centrum mapy i lokacja canteen, czyli stołówka. Podczas analizy mapy oraz jednego z gameplayów, a konkretnie mówię tutaj o A Place to Call Home, dotarłem do tego, że to właśnie w tej lokacji znajduje się bar, czy też bardziej powinienem powiedzieć klub, Fisheye, a jest on zbudowany na Central Bus Terminal. Zresztą, co można zauważyć na pierwszy rzut oka na gameplayu? Co ciekawe, to tutaj wisi ten ogromny balon, który to jest istnym banerem czy też kierunkowskazem zapraszającym do wdepnięcia na coś mocniejszego. Dobra, ale idąc dalej, robimy dwa kroki i jesteśmy w Survivor Camp, czyli w obozie drugiej frakcji. Odznaczają się oni kolorem żółtym. W tej dzielnicy również znajduje się, jak mniemam, najwyższy budynek w całym mieście, czyli VNC Tower, który to możemy zobaczyć na początku już wspomnianego przeze mnie gameplayu. Tutaj również są zlokalizowane takie miejsca jak posterunek Renegadesów, czyli frakcji, która gromadzi w swoich szeregach w głównej mierze kryminalistów i inne jednostki z marginesu, oraz jakiegoś rodzaju obóz bandytów, a na samym nabrzeżu znajdziemy nawet statek, który to należeć ma do frakcji Peacekeepersów. Jest też tutaj dziwna lokacja, której nie rozpoznałem na żadnym zwiastunie, a chodzi mi tutaj o miejsce Culvert Island. Translator mi powiedział, że to przepływowa wyspa, w sensie po przetłumaczeniu. No idea what is it, nie mam zielonego pojęcia. Dajcie znać, jeżeli wy macie jakieś skojarzenia. Wkraczamy teraz na, powiedzmy, ostatnią część mapy. Wydaje mi się, że spokojnie możemy nazwać ją trzecią dzielnicą. A tutaj na pierwszy rzut oka dostrzegamy katedrę, którą to widać niemalże na każdym wideo, które nam Techland przedstawił. Aczkolwiek zazwyczaj jest ona widoczna z daleka. Tutaj też jest zlokalizowany drugi posterunek Renegadesów oraz tak zwany Plague Witch Shop, czyli sklep wiedźmy. Ciekawa sprawa, muszę przyznać, ciekawe co ona ma w ofercie. Trzeba będzie to sprawdzić, obowiązkowo. Dodatkowo są tutaj zlokalizowane dwie wieże ciśnień, stacja elektryczna oraz laboratorium GR. No i już na sam koniec została nam część mapy oznaczona jako Lost Land, czyli utracone ziemie, na których panują Renegadesi. I tutaj też znajduje się ich obóz, a także ogromna tama, którą mogliście również widzieć na trailerach. Robi ona naprawdę spore wrażenie. No i moi drodzy, dotarliśmy do końca. Podsumowując, wygląda to naprawdę solidnie i nie mogę się już doczekać zagłębienia w ten świat. A tymczasem to na tyle. Zapraszam do innych filmów na moim kanale oraz do zostawienia lajka, subskrypcji w ramach wsparcia oraz dzwoneczka, by być na bieżąco. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć!